Pamięta pani, jak żeście się poznali? Tak jak w tym krótkim fragmencie, który pokazaliśmy? No w ogóle bardzo ciężko jest mi o tym mówić, tym bardziej, że przed chwileczką właśnie był fragment taki bardzo optymistyczny. Jest mi bardzo ciężko, ponieważ ja właściwie... Dla mnie to jest wiadomość nagła. My od 2 miesięcy mamy przerwę w serialu. Ja żegnałam się z nimi te 2 miesiące temu, jak gdyby nigdy nic. O, właśnie tak wyglądał i tak się zachowywał. A właściwie wczoraj, na dobrą sprawę, zadzwoniłam do żony, bo się dowiedziałam, że jest chory. Rano. I mówiła, że jest w ciężkim stanie. Ale kiedy wchodziłam na plan wczoraj i zobaczyłam, przepraszam, to krzesło, na którym on zawsze siedzi, za stołem Mostowiaków, po prostu nie można było grać. To jest 17 lat prawie. Jesteśmy po kilka razy w miesiącu razem. Byliśmy w dla siebie bardzo życzliwych stosunkach. Bardzo wiele, żeśmy wiedzieli, wiele godzin przesiedzianych, czekając na zdjęcia. On się do mnie czasem otwierał, to był człowiek zamknięty w ogóle bardzo. Ale jakoś wyciągałam z niego czasem jego radości i smutki. I no, był to super profesjonalista. On się nigdy nie skarżył, że jest chory, że źle, że dobrze. Przepraszam, bardzo brzydkie powiem teraz słowa, ale jak się czujesz od rana, jak zwykle do dupy. Ale nigdy nie mówił, że czuje się źle, że jest zmęczony, że mu za gorąco, że mu za zimno, że za długo. Tak to wielki szacunek. Nie mówię o jego talencie, nie mówię o jego wszystkich rolach, które zagrał. Jest to, no dla mnie jest to w tej chwili naprawdę szok, bo jeszcze się tego nie spodziewałam.